A dziś taki film składanka. Jeden z kolegów chciał zobaczyć, bo wspomniałem, że zrobiłem sobie podstawę pod imadło hydrauliczne. Imadło u góry, a tu podstawa, tu jest wszystko rozbierane. Tu jest śruba M10, tu jest śruba M10, także wyjmowane. Profil 20x20, tu jest u góry 25x25 ze ścianką dwójką. No tutaj jest też rozbierane. Śruba M10. Tu jest profil cieńszy 25x15. Zobaczymy, jak nie wytrzyma, no to będziemy coś zmieniać. Ale myślę, że powinno wytrzymać. U góry jest profil 40x40 ze ścianką 3. Dwie śruby do mocowania i madła tutaj. M12. No teraz kolejne ciekawostki wam pokażę. Zrobiłem sobie takie sporniki pod wybasto. To jest profila zimnogiętego, grubość 2 mm, 25x25. Jedne otwory są do mocowania do ściany, a drugie są do mocowania do webasto. No i dwa muszą być oczywiście prawe i lewe, bo te podśruby do webasto są szóstki, a te do ściany są podkołki dziesiątki i tam będzie taka śruba na kluczyk. No a tu jeszcze taka kolejna ciekawostka. Zobaczcie, buduję sobie prasę hydrauliczną na takim siłowniku, co widzieliście, takim czerwonym na jednym z poprzednich filmów. Jak go odnaleźć? Wpiszcie sobie Jacek Tasiński siłownik hydrauliczny i powinien wam gdzieś tam wyskoczyć. No to jest jeden z elementów, bo to będą na dwa słupy. To jest profil 80x80 i ścianka 5 mm. No i to tyle by było. Także do kolejnego filmu. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Dziękuję.